Dzień dobry Państwu, witam ponownie po krótkiej przerwie. To jest oczywiście program Polska na Dzień Dobry, poniedziałkowe wydanie i czas na rozmowę polityczną. Dzisiaj w kobiecym gronie moimi gośćmi są pani Teresa Pamuła, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. A także pani Karolina Pawliczak, Lewica. Dzień dobry, również witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam pani redaktor, witam pani poseł, no i wszystkich państwa słuchaczy i oglądających nasz program. Dziękuję. Dzień dobry. Rozpoczniemy od tematu polskiej wsi, konwencji Prawa i Sprawiedliwości, propozycji dla rolników i kwestie zamknięcia ukraińskiej granicy. W sobotę pojawiła się zapowiedź zakazu wwozu produktów rolnych z Ukrainy do Polski. Powszechny skup zboża polskiego w cenie 1400 zł za tonę. No już pojawiła się odpowiedź Komisji Europejskiej, która ma być zaskoczona decyzją Polski właśnie w sprawie tego zakazu. Jest informacja, że Warszawa złamała kilka aktów prawnych Unii Europejskiej. Może zaczniemy od pani Teresy Pamuły z Prawa i Sprawiedliwości. Co zrobicie, jeśli dzisiaj rzeczywiście Komisja Europejska powie, że nie i, i wezwie Polskę do tego, aby z tej decyzji się wycofać? Uważam, że decyzja była bardzo oczekiwana przez naszych rolników. Rząd bardzo dobrze zrobił, że podjął tę decyzję. Na pewno to w jakimś momencie i na ten czas ostudzi nastroje w Polsce, uspokoi sytuację społeczną, bo jest sytuacja bardzo trudna. Rolnicy są w bardzo trudnej sytuacji. Dzisiaj rano akurat słuchałam byłego ministra rolnictwa, pana Sawickiego, i on właśnie twierdził, że Polska nie złamała prawa, że miała taką możliwość podjąć takiej decyzji, taką decyzję, i myślę, że ta decyzja będzie konsultowana również z Komisją Europejską, nie będą nałożone na Polskę kary, a dołączyły się do tego też inne państwa, Węgry czy Słowacja, tak jak dzisiaj rano słyszałam, więc na pewno to ostudzi bardzo już gorące nastroje u polskich rolników, pozwoli na pewne posunięcia, no, o których już zapowiedziano, więc skup zboża, dopłaty do paliwa zwiększone, czy dopłaty do nawozów. Na pewno pozwoli to rolnikom wejść w nowy okres, w łatwiejszy okres, pozwoli, że będzie opłacalność produkcji, bo o tym przede wszystkim musimy. No, rolnik na wojnie nie może tak mocno stracić. Oczywiście wszyscy tracimy, ale w tym momencie to rolnicy najbardziej byli tą grupą, która najmocniej została doświadczona przez wojnę i przez Putina. Wiemy, że to nie jest sytuacja normalna, że jesteśmy w państwie, w którym w Europie czy na świecie, że nic się nie dzieje, że jest ustabilizowana gospodarka. Wiemy, że właśnie jest wojna, szczególnie tutaj u nas na Podkarpaciu czy na Lubelszczyźnie. Jest to mocno odczuwane. Te nastroje były widoczne wśród rolników już właściwie od jesieni. O tym się mówiło. Były działania rządu, ale one nie były zadowalające. Więc w tej chwili ta decyzja o wstrzymaniu na 2 miesiące dostaw, no prawie że wszystkich produktów, najważniejszych produktów od zboża poprzez mięso, wołowe, cielęcinę, drobiowe, bo to też był już pewien problem u nas tutaj na Podkarpaciu. Więc decyzja jest uzasadniona i myślę, że na pewno nie będą z tego tytułu konsekwencje dla Polski. Pani Teresa Pamuła powiedziała, że tutaj konsekwencji dla Polski nie powinno być. Pytanie do pani Karoliny Pawliczak z Lewicy. Jak pani odczytuje, jak pani ocenia tę decyzję i czy spodziewa się dzisiaj pani jakiejś konkretnej odpowiedzi ze strony Komisji Europejskiej? Pani redaktor, zanim odniosę się do tej decyzji, to kilka zdań uzasadnienia, mojego uzasadnienia dotyczącego tego, co się wydarzyło. Otóż uważam, że dzisiaj PiS próbuje ratować sytuację, ratować również swoje zaufanie, bardzo nadwątlone, jeśli chodzi o rolników, czy wśród rolników, bo sytuacja jest oczywiście bardzo trudna, ja to potwierdzam. Rolnicy zresztą protestowali, mówili o tym głośno, izby rolnicze,
od wielu miesięcy, nie od kilku miesięcy, ale bodajże blisko rok, że taka sytuacja może się zdarzyć, że napływ czy tranzyt tego zboża do Polski może spowodować ich bardzo trudną sytuację. Przecież minister Kowalczyk mówił, żeby nie sprzedawać zboża, żeby jeszcze trzymać to zboże. Zaufali, trzymali to zboże w swoich magazynach. Dzisiaj te magazyny są przepełnione. Mówi się o tym, że nawet około 7 milionów ton zboża jest w polskich magazynach, gdzieś pochowane w silosach, plus oczywiście to zboże, które napłynęło do Polski. Także my mamy trudną sytuację, dlatego też, że to zboże jest w dużej mierze zanieczyszczone, jest skażone. Ono nie spełnia określonych parametrów. Także sytuacja w mojej ocenie została zaniedbana bardzo przez rządzących. Nie dziwię się, że rolnicy, ale i oczywiście my jako opozycja również o tym mówiliśmy od wielu miesięcy. Nie było żadnej reakcji. Pani poseł, ale w sobotę bardzo doczekaliśmy się tej reakcji i właśnie ją chcielibyśmy skomentować. Czyli ten skup, właśnie, powszechny skup zboża polskiego w cenie 1400 zł za tonę, a także zakaz tranzytu i wjazdu jakichkolwiek produktów rolnych z Ukrainy. Ta reakcja jest oczywiście zdecydowanie spóźniona. Też dziwi mnie bardzo, że występuje tutaj prezes Prawa i Sprawiedliwości, a nikt z resortu nie przedstawia tej propozycji premier naszego rządu, tylko pan Kaczyński, który pełni tutaj rolę zwykłego czy zwyczajnego posła. Ja wiem, że jest prezesem partii rządzącej, ale jednak te uprawnienia zdecydowanie posiada władza wykonawcza. Także to już, to ogłoszenie tej decyzji przez pana Kaczyńskiego już budzi moją wątpliwość, czy naszą wątpliwość. Poza tym, żeby była jasność, ja nie jestem tak do końca pewna tego, że nie wiąże się to z żadnymi sankcjami, ponieważ wrócę jeszcze na chwilę do tego, co powinno być wcześniej. Otóż na etapie wwozu zboża ukraińskiego do Polski, wówczas, a przecież macie państwo, tu zwracam się do pani poseł, narzędzia czy ogromne kompetencje w postaci pana Wojciechowskiego komisarza, który na tym etapie już powinien te sprawy negocjować. Dzisiaj w mojej ocenie to może wiązać się z określonymi sankcjami. Zresztą Komisja Europejska to zapowiada. Mało tego, możemy być pozbawieni dotacji unijnych w obszarze rolnictwa. I jest to bardzo również niebezpieczne, więc uważam, że dzisiaj już, a nawet i wczoraj, ktoś powinien szybko jechać do Brukseli i rozpocząć negocjacje w tym temacie, a nie, że pan Kaczyński ogłasza tak strategiczną decyzję, nie uznając, że będą z tego jakiekolwiek konsekwencje. Ja uważam, że konsekwencje na pewno będą. Dzisiaj na pewno ciąg dalszy tej sprawy, spotkanie polskiego ministra rolnictwa Roberta Telusa wraz ze swoim ukraińskim odpowiednikiem, negocjacje, a także zapewne jakaś odpowiedź kolejna Komisji Europejskiej w tej sprawie, więc do tematu będziemy wracać. Teraz proszę jeszcze. Mogłabym się odnieść do słów pani poseł. Tak, proszę, oddaję pani głos. Uważam, że tutaj były powiedziane przez panią poseł nie do końca prawdy. Po pierwsze, już 7 tygodni temu zwrócono się do Komisji Europejskiej o to, żeby właśnie można było uruchomić z budżetu państwa, nie ze środków Komisji Europejskiej, ponieważ wspólna polityka rolna jest nadzorowana przez Komisję Europejską, więc z budżetu państwa można było uruchomić środki na dopłaty dla rolników. Było już przygotowane rozporządzenie 1,5 miesiąca temu, podpisane przez pana premiera Morawieckiego. Ale to 7 tygodni, tak jak powiedział pan minister Robert Telus na konwencji, 7 tygodni czekano na tą decyzję, żeby można było te środki uruchomić. Te środki już są uruchomione po decyzji Komisji Europejskiej. Od piątku już można składać wnioski o dopłaty. Rolnicy mogą składać te wnioski o dopłaty, jeżeli utracili dochody w związku z tą trudną sytuacją i ze spadkiem cen na wszystkich giełdach. Także od 15 grudnia ci rolnicy, którzy mają faktury, mogą złożyć wnioski. Od 15 grudnia, jeżeli sprzedali zboże, mogą ubiegać się o rekompensatę. Druga sprawa to dotyczy również rolników. Żadne państwo Unii Europejskiej nie dopłacało rolnikom do nawozów. To
również z budżetu państwa zostały wyasygnowane środki na dopłaty dla rolników, którzy kupili nawozy po tak wysokich cenach. Więc na to rząd wydał 2 600 000 000 zł. To pokaźna kwota, jaka została w ubiegłym roku wypłacona rolnikom. Podwyższono również w tym roku akcyzę do złoty 20. Jest zapowiedź, że będzie to większa. Poza tym pan minister, pan komisarz Wojciechowski nie zajmuje się handlem, tylko rolnictwem, więc inny komisarz unijny ma sprawy dotyczące handlu i zamknięcia granic dla produktów. Także nie jest tak, że rząd nic nie robił do tej pory, żeby wesprzeć rolników w tej bardzo trudnej sytuacji. Również uruchomiono linie kredytowe, które można było z tanich kredytów skorzystać. Były również dopłaty dla tych, którzy producentów trzody chlewnej. To były spore kwoty w granicach 200 milionów złotych, jakie rząd wyasygnował właśnie na dopłatę dla rolników, którzy utracili swoje dochody w związku z likwidacją staw czy ze spadkiem ceny na rynku. Pani poseł, przechodzimy do... Pani poseł, ale gdyby tak było dobrze, no to nie byłoby dzisiaj masowych protestów dobrze. Przecież rolników. Panie, no, jest sytuacja poseł, naprawdę podbramkowa dla was szczególnie. Ja nie mówię, że jest dobrze na polskiej wsi, ale to, co było możliwe, to rząd zrobił i teraz... Ta sytuacja, jaka jest wynikiem wojny, bo tu trzeba cały czas powiedzieć, że jest wojna. My też jesteśmy w stanie wojny. Ta wojna jest za naszą granicą i to jest wynik wojny, a nie złych działań. Pani poseł, rządu. Ale tutaj też no, ale pojawiają się kontrargumenty, że mamy wojnę, no i z drugiej strony zamykamy całkowicie granice dla importu z Ukrainy i pojawiają się kontrargumenty, że to może być uderzenie w Ukrainę, jednak zachwianie naszych relacji. Jak pani się do tego odniesie? No jest to bardzo trudna decyzja, ale myślę, że Ukraina zrozumie tę sytuację. Granica jest zamknięta w tej chwili na 2 miesiące do końca czerwca. Myślę, że uda się porozumieć z Ukraińcami i na pewno wyjdziemy z tego z jakimiś z inną pomocą, którą możemy zaoferować Ukrainie. Cały czas pomagamy. To rząd polski cały czas mówi o tym, że wojna na Ukrainie trwa, gdzie inne państwa jakby się już przyzwyczaiły do tego i uważają, że nie ma już żadnego problemu, że to jest gdzieś daleko, to nas nie dotyczy. To nas ciągle dotyczy i to, co się dzieje na rynkach gospodarczych, na giełdach, jest związane z wojną, z wysokimi cenami energii, z wysokimi cenami gazu, z zachwianiami na rynkach. Nie można powiedzieć, że to jest tylko jakby działanie rządu, a rząd z tego nie wyciąga wniosków. Rząd wyciąga wnioski i te działania, które są w tym momencie podjęte, będą na pewno dla rolników dobre i będą mogli jakby ocalić swoje dochody. Przechodzimy myślę, że ta decyzja będzie miała wpływ na relacje, pani poseł. Nie byłabym taka hura optymistyczna jak pani, bo pani mówi no, bardzo łagodnie o tych sytuacjach bardzo trudnych, kryzysowych w naszym kraju. Ja rozumiem, że też no, macie państwo taki przekaz, żeby w ten sposób łagodzić sytuację i nastroje społeczne, ale naprawdę jest bardzo źle, jest kryzys sytuacja i w związku z tym należy jak najszybciej podejmować strategiczne decyzje, a to, co ogłosił Kaczyński, w mojej ocenie będzie bardzo szkodliwe. No to są właśnie, pani poseł, strategiczne decyzje. To są strategiczne decyzje. Ale one są niezgodne z prawem. No pani poseł, no są niezgodne z prawem. No nagle, żeście zatrzymali no, to wszystko. To pani twierdzenie, że są niezgodne. Ja uważam, że są zgodne z prawem. Że no to znaczy na pewno to nie my będziemy rozstrzygać, czy one są zgodne z prawem, czy nie. Myślę, że wkrótce się po takie opinie właśnie pojawią i będzie na pewno dyskusja na ten temat. Dzisiaj rano mówił pan były minister Sawicki, że uważa, że przecież nie jest to osoba, która nam jakby dobrze życzy.
Przechodzimy do kolejnego tematu. Decyzja o powołaniu Komisji do spraw badania rosyjskich wpływów w Polsce. Taką decyzję podjął Sejm. To może pytanie do pani Karoliny Pawliczak z Lewicy. Czy wyznaczycie przedstawicieli do tej komisji, czy też tę komisję będziecie bojkotować? Nie, nie wyznaczymy naszego przedstawiciela do tej komisji, nie będziemy uczestniczyć w tej hucpie politycznej. Uważamy, że jest to komisja, która absolutnie nie ma żadnej ani mocy prawnej, ani nie powinna mieć mocy prawnej. Jest niezgodna z prawem. Nawet Biuro Legislacyjne, które wypowiadało się w trakcie prac komisji nad tą ustawą, wyraziło opinie negatywne. Jej uprawnienia zdecydowanie wykraczają poza uprawnienia standardowe komisji. Jest to komisja, ja bym ją nazwała do spraw niszczenia opozycji czy do spraw. To taka komisja inkwizycyjna, której celem jest przede wszystkim zniszczenie ludzi, którzy dzisiaj przeszkadzają rządzącym, a cel jest oto taki, żeby pozbawić praw wyborczych tych osób, które będą startować w wyborach, a mogłyby zagrozić Prawu i Sprawiedliwości. Taki jest cel tej komisji. Uważam, że nikt z opozycji nie powinien w niej uczestniczyć, nikogo też z lewicy w tej komisji nie będzie. Pani Teresa Pamuła, jak pani się odniesie do tych zarzutów o upolitycznienie tej komisji i zapowiedź jej bojkotu przez opozycję? Szanowni państwo, prawda się wyzwoli. I o tą prawdę ciągle walczymy. I państwo jakoś trudno dojść do tej świadomości, że pewne rzeczy należałoby przekazać i wyjaśnić. Nie chcecie po prostu wyjaśnień, bo boli was ta prawda. Ja uważam, że tak moim przesłaniem zawsze było stanie po właściwej stronie i mówienie tak, tak, nie, nie. A opozycja wszystko chce rozmazywać. No to jest takie pojęcie takich nożycy, czyli jest jakiś fakt, który jest prawdziwy, ale do tej prawdziwości dorabiamy jakieś nogi, te nogi w formie takich nożyc się otwierają i to, że samolot się rozbił, to wiemy, ale o brzozę na przykład się rozbił, co na przykład dwa samoloty, które wpadły w World Trade Center, to przebiły swoimi skrzydłami budynek prawie że w całości. A tutaj brzoza 30-40-centymetrowa urwała skrzydło. No szanowni państwo, chyba sami w to nie wierzycie, co mówicie. Także uważam, że komisja jest bardzo ważną komisją. To ustawodawca, czyli Sejm, powołał tę komisję, przygotował ustawę, więc jak może nie stanowić prawa? No pani poseł. O, pani poseł, prawo. Już nie takie prawo. Rzeczy prawo. I nie takie sprawy widział polski Sejm, także jeżeli została przekazana dyspozycja partyjna, no to też Sejm uchwalił. No przecież państwo macie większość, o czym my tutaj w ogóle rozmawiamy. No to, natomiast jeżeli no to, rzetelnie, ale pani państwo, poseł, ja panią wysłuchała, mimo że dużo tak, tam zdumiewa. Nie mówimy pani, rzeczywiście jednocześnie, bo nie można nic zrozumieć. Szanowni państwo, jeżeli by wam bardzo mocno zależało na rzetelności sprawdzenia faktycznie tych wszystkich kwestii energetycznych w tamtym czasie, to należałoby powołać komisję od 2005 roku, żeby zbadała te wszystkie sprawy od 2005 roku, bo przecież wówczas to wy również rządziliście przez blisko 2 lata. A w 2006 roku, przypomnę, ówczesny minister skarbu Jasiński podpisał umowę gazową, nie czytając jej, zresztą są na to dowody, notatki i wszelkie informacje. Zresztą miał być również postawiony przed komisją właśnie do spraw zbadania tych tematów. I otóż, szanowni państwo, z tego tytułu prawie 17 miliardów złotych więcej nasze społeczeństwo za gaz zapłaciło, dlatego że ta umowa w ogóle nie była negocjowana. I jeżeli państwu tak bardzo zależy na tych wszystkich kwestiach, to dlaczego wyłączyliście ten okres akurat sprawowania przez was rządów z badania prac czy w obszarze kompetencji pani badania Teresa spraw tej Pamuła komisji? Okazja do odpowiedzi i przechodzimy do kolejnego tematu.
Szanowni Państwo, ten okres, kiedy rządziła Platforma wspólnie z PSL-em, jest okresem bardzo dziwnych podejmowanych decyzji, zaczynając od decyzji z likwidacją tarczy antyrakietowej. To była pierwsza decyzja, która właśnie mówiła o tym, w jaki sposób rząd Donalda Tuska będzie rządził Polską. O tych wszystkich porozumieniach z Rosją no, nie trzeba mówić, o rządzie Pawlaka, który podpisał umowę do 37 roku, bo gdyby nie Komisja Europejska, to jeszcze byśmy musieli płacić gaz w takich cenach, w jakich nikt w życiu nie płacił i takie mieliśmy mieć dostawy, jakich nikt w życiu nie widział. Także trzeba to wyjaśnić. No tak jak powiedziałam, no trzeba to wyjaśnić. Jest to, co będzie prawdą, to prawda się obroni. Ja nie Pani wiem, poseł, to jeszcze dopytam, bardzo, czy... Bardzo boi prawdy. Pani poseł, jeszcze dopytam, czy pani zdaniem, bo tutaj też oczywiście potrzebny jest podpis prezydenta pod tą ustawą, czy prezydent Andrzej Duda podpisze tę ustawę? To należy do jego kompetencji, więc mi jest trudno odpowiadać na to, co zrobi pan prezydent Duda. To on decyduje o tym, czy tą ustawę podpisać, czy nie podpisać. I zobaczymy. Jaka jeszcze mam nadzieję, że pan prezydent, tak jak przy Lex Czarnek, tak jak przy Lex TVN, tak i tutaj nie podpisze tej ustawy i po prostu wyrzuci ją do kosza, mówiąc wprost. Jeszcze jedna kwestia na koniec. Wczorajsze obchody, 13. rocznica katastrofy smoleńskiej i mamy dwie zapowiedzi. Były szef MON Antoni Macierewicz powiedział, że złoży zawiadomienie do prokuratury w sprawie zamachu smoleńskiego. Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział o zawiadomieniu o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa z artykułu 134 kodeksu karnego, zamordowanie prezydenta RP. Pani Karolina Pawliczak, jak pani ocenia tę decyzję? No, szanowni Państwo, to jest po raz kolejny, bo przecież płynęło już 13 lat od katastrofy smoleńskiej, ponowne zbijanie kapitału politycznego przez obecnie rządzących na tragedii ofiar tej katastrofy, na rodzinach również, które cały czas są przecież w bólu, niezmiernym bólu, dlatego że nieustannie są rozdrapywane te rany. Kaczyński po raz kolejny próbuje tutaj igrać na grobach tych ofiar. To jest straszne, to jest, szanowni Państwo, przerażające, dlatego że w tej katastrofie przecież zginęli przedstawiciele wszystkich partii politycznych. Ta tragedia mimo wszystko powinna nas łączyć w tym bólu. Natomiast okazuje się, że jest kolejnym takim argumentem do budowania politycznego kapitału. Zresztą myślę, że w aspekcie nawet tego kryzysu zbożowego to jest takie umiejętna próba, albo nieumiejętna, bo to się okaże, zmiany tematów. Pani poseł, minuta do końca, dlatego jeszcze oddaję głos na koniec pani Teresie Pamule. No. Ja się zastanawiam, szanowni Państwo, dlaczego wy się boicie tej prawdy? Cały czas boicie się prawdy. 50 lat trzeba było czekać, aż kłamstwo katyńskie zostanie przywrócony nam, Polakom. 50 lat. Komisja Macierewicza dostała 30 milionów złotych do tej pory. Proszę sobie wyobrazić. Żeby powiedzieć, że brzoza nie mogła urwać skrzydła, o czym już powiedziałam. Czy pani sobie wyobraża, że brzoza mogła urwać skrzydło? Ja latałam... A pani jest fachowcem do spraw lotnictwa? Ja nie jestem fachowcem, ale często latałam do Nowego Jorku i przy lądowaniu, wie pani, jaką prędkość ma samolot? 270 km na godzinę. Diana rozbiła się jadąc samochodem w 220 km. Czy rozleciało się samochód na części? Niech pani naprawdę zejdzie na ziemię, bo to wasze kłamstwo smoleńskie... Kończymy. Czas antenowy nas goni. Widzę, że temat... Ściął drzewa, który rozbił się pod Warszawą z jandą. Ile drzew sosnowych dużych zostało ściętych, jaką pani zrobić poseł, ścieżkę. Chyba pani nie wierzy pani w to. Bardzo dziękuję paniom za rozmowę, niestety. Na obszarze prawie 50 metrów. No chyba pani w to nie wierzy. Bardzo dziękuję za rozmowę, pani poseł. W ogóle dyskutować z tymi głupotami. Tak pani musi mówić. Nie, głupoty to pani opowiada. Kończymy. Teresa Pamuła, Prawo i Sprawiedliwość, a także pani Karolina Pawliczak, Lewica, były moimi gośćmi. Bardzo paniom dziękuję za rozmowę. Do widzenia.
A już za chwilę kolejna rozmowa. Pani Joanna Lichocka, Prawo i Sprawiedliwość, będzie moim gościem. Do zobaczenia.